To tradycyjnie mocno obsadzony festiwal piosenki. Przemiłą niespodziankę sprawił najmłodszy, Kuba Walentykiewicz. Z całą grupą pojechaliśmy do Białegostoku na konkurs Super Mikrofon. I zaśpiewałem tam Mrówka w kąpielówkach. I zdobyłeś? 3. miejsce. W wyższej kategorii 1. i 3. miejsca nie przyznano. Na 2. oczywiście Beciaki. Duetem zajęłyśmy 2. miejsce, 1. nie przyznano, 3. zresztą też nie. Zespołem również zajęliśmy 2. miejsce. A co żeście śpiewały? Duetem zaśpiewałyśmy piosenkę pod tytułem Alleluja. A zespół? Zespół zaśpiewał Mercy. Przebojowa jednak była Kuby Mrówka w kąpielówkach, którą nam zaprezentował z marsową miną. Po raz kolejny brawo Beciaki, sprawiły sobie ładny prezent mikołajkowy. W nabitej do ostatniego miejsca sali długo rozbrzmiewała przepiękna muzyka Chopina, Rachmaninowa czy Wieniawskiego. Sprawili to artyści światowego formatu Janusz Olejniczak, fortepian i Adam Roszkowski, skrzypce. Na początku były marzenia, teraz marzenia się spełniają. Pamiętam jakieś kilka lat temu jeszcze, kiedy zaczynaliśmy się poznawać z Januszem, kiedy mnie zaprosił na pierwszy swój koncert, to było w sferze marzeń, żeby z nim zagrać. Teraz gramy razem i jestem naprawdę z tego faktu szczęśliwy. Z Adamem i z jego bratem Jasiem znamy się od dawna, bo jest przyjacielem mojego syna Pawła. To graliśmy już kiedyś w czasie festiwalu Bigierskiego. Także w Suwałkach nie jestem po raz pierwszy, mam tutaj sporo przyjaciół i, no i cieszę się, że pierwszy raz będę w tej salce, ale fajnie, że jest takie miejsce, bardzo takie kameralne, ale grać można. Janusz Olejniczak nie lubi, jak go się nazywa, mistrzem. Dobrze się żyje, jak się człowiek nie uważa za mistrza, to wywołuje lekki uśmiech może na mojej twarzy, ale proszę mi wierzyć, że ani mistrzem się nie czuję, po prostu człowiekiem, który już długie lata, bo od dziecka w muzyce żyje, no i coś tam na ten temat wiem. I w związku z tym jestem też bardzo dobrym słuchaczem. Ja lubię wielu pianistów, wielu skrzypków. Nie jestem może belfrem, który zwraca uwagę na sprawy zupełnie nieistotne na estradzie, tylko słucham artystów i to jest fajne. Przed mistrzami wystąpiły ogromne suwalskie talenty muzyczne. Kamila Sacharzewska, przed którą koncerty w Hiszpanii, i Krzysztof Waraksa. Oboje to uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 1. i 2. stopnia, laureaci wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Obszerne fragmenty koncertu obejrzą Państwo w naszym programie świątecznym. Po zmianie świateł sygnalizacji ruchu z zielonego na żółty, taki młody kierowca czerwonej Hondy zwolnił i usiłował zatrzymać się przed skrzyżowaniem. Zanim nadjechał tir Volvo, którego kierowca zupełnie zignorował zmianę świateł. Nie zatrzymał się i z całą mocą uderzył w tył Hondy. Osobówkę z całym impetem przerzuciło przez skrzyżowanie. Auto złamało się w połowie i ma zmiażdżony tył. Młodego kierowcę Hondy odwieziono do szpitala.
Uderzenie było bardzo duże i ofiarę poddano żmudnym badaniom. Kierowcy byli trzeźwi. Wszystko wskazuje na to, że kierowca tira zagapił się i za późno rozpoczął manewr hamowania. Sprawnie działającej ekipie policji i straży pożarnej udało się uniknąć korka na tym bardzo ruchliwym skrzyżowaniu. Ta tradycja trwa już 5 lat. Gościnna aula szkoły podstawowej nr 10 przyjmuje gości z miasta i najbliższej okolicy. Z wielką radością, bo już 5 rok z kolei, sala wypełnia się ludźmi, którzy bardzo lubią śpiewać kolędy lub słuchać je. I to jest radosne, że również dorośli śpiewają z nami. Dorośli przychodzą nie tylko jako rodzice, nie tylko jako pracownicy instytucji zaproszonych, ale po prostu jako rodzice, jako znajomi, żeby pośpiewać, posłuchać. W tym roku nie dojechali tradycyjni goście z Mazur. No cóż, krótki budżet. Nowina Pana porodziła syna Jezusa. Niesłychana to nowina Pana porodziła syna Jezusa. Dzięki. Są goście z Augustowa, większa grupa, i goście z Pawłówki. Pierwszy raz gościmy u siebie dom dziecka z Pawłówki, nawet pan dyrektor przyjechał, tam stoi. I widać, że też jest zadowolony, że zdecydował się na to, żeby przyjechać. I jest większa rzesza uczestników z suwalskich przedszkoli i szkół. Niestety nie ma z Ełku uczestników, z Olecka, z Moniek, ale to jest związane z pieniędzmi, że trzeba za autokar zapłacić. My nie mamy, oni też. Ach, witaj zbawco, zdawna żądany, wiele tysięcy. Po raz pierwszy trzej księża z parafii świętego Kazimierza Królewicza odśpiewali na scenie wspólnie kolędę. Widownia przyjęła to owacyjnie. Wszystko zaczęło się w sobotę na wewnętrznym podwórku osiedla Emilii Plater. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że w sobotę 10 grudnia około godziny 17 pomiędzy jednym z bloków przy ulicy Kościuszki a elektrociepłownią na ulicy Emilii Plater 73-letni mężczyzna został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę, który uderzył go w głowę, przewrócił na ziemię i bił po głowie, a następnie zbiegł. Pokrzywdzony w wyniku tego zdarzenia doznał urazu głowy. Ponadto utracił warte około 80 zł brewiarz. Sprawca zupełnie zaskoczył swoją ofiarę. Zaatakował od tyłu. Ktoś mnie chwycił za szyję. Chwycił mnie, ale ja sądzę, że to jest może jakiś mój znajomy. Rozpoznał mnie, albo szedłem w sutanie, więc że mnie rozpoznał i no, chce po prostu mnie zrobić niespodziankę. Ale jak on mi zaczął zaciskać mocno i chciał mnie no, obalić, tak określę, na ziemię, to wiedziałem, że to już jest, to nie są, już są żarty. I zaczął mnie bić po głowie, nie? Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach prowadzą czynności w niezbędnym zakresie w sprawie rozboju dokonanego na mężczyźnie. Dążymy do ustalenia sprawcy przestępstwa, wykonujemy szereg czynności i szczegółowo ustalamy okoliczności zdarzenia. Na szczęście obrażenia, choć bolesne, nie są groźne. Ksiądz Wysocki dziwi się, że sprawca niczego nie żądał. Jego zdaniem rabunek był wykluczony. Ksiądz bardzo czynnie działa w Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Upatruje w tym ewentualną przyczynę napadu. Wyjaśnienia trwają. Zaczęło się od potrzeby ratowania kurhanów zagrożonych budową kopalni odkrywkowej. Wspomina te obawy na suwalskiej wystawie profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn. Zaczynaliśmy te badania w 1982 roku, to jest 18 plus 11, to jest ile? No tak. 20? No tak, za rok będzie 30 lat, jak tych szurpiłek bezpośrednio kopię, bo w ogóle to
z Jerzym Antoniewiczem zaczynaliśmy w 1984 roku. Pierwszy raz do Szurpium zaprowadził nas pan Antoni Papla. I tylko zachwyciliśmy się tymi Szurpiłami rzeczywiście, ale wtedy trzeba było ratować przede wszystkim te niszczejące kurhany i groby. To było, że tak powiem, ze względów konserwatorskich konieczne wybranie właśnie tego kierunku badań na początek. Okazuje się, że suwalska ziemia kryje w sobie zaskakujące niespodzianki. Potem zaczęło się coś, czego nie bardzo chcieliśmy, ale forsa się znalazła na badania, bo miała powstać kopalnia Krzemionki. Aha, i dlatego... dlatego udało nam się troszkę pieniędzy uzyskać od pana Stanisława, który był już wtedy konserwatorem, prawda? I zaczęły się te badania. No nie był to najciekawszy okres, bo to stan wojenny. Żeby studentów wyżywić, to trzeba było dostać przydział żywności. No, również takie upiory różne się budziły, prawda, i podsłuchiwały nas, namiot rozstawiało dwóch panów, prawda, koło naszego obozu i no oczywiście, żeby oni ich dokształcić trochę, to puszczaliśmy audycję Wolna Europa albo Londyn i słuchali i mieli o czym pisać. Wystawa pokazuje osiągnięcia archeologów na szurpiłowych wykopaliskach. Głównym celem było pokazanie tego, co udało się zrobić w ciągu już w zasadzie 30 lat pracy w Szurpiłach, jakie są wyniki badań zarówno wykopaliskowych, terenowych, różnego rodzaju, jak i gabinetowych. Badania jeszcze zakończone nie są, to jest powiedzmy podsumowanie bardzo wstępne tego, co udało się zrobić w ciągu ostatnich 30 lat. Najpierw pan profesor Okulicz pracował lat 10, my teraz pracujemy wspólnie większą ekipą razem z Państwowym Muzeum Archeologicznym od 2005 roku, no więc powiedzmy, że to jest 16 lat pracy w terenie, plus jeszcze właśnie do tego kilka lat takiej no, pracy myśleniowej. To dopiero początek prac archeologów w Szurpiłach. Zaczęliśmy znajdywać dopiero, bo to te badania w Szurpiłach to jest duży kompleks, prawda, stanowisk rozrzuconych na kilkudziesięciu kilometrach kwadratowych. Prawda, i to, co zrobiliśmy dotąd, to ciągle sondaże są pierwsze rozpoznania. Czyli to jest... Ale myślę, że moi prapraprawnukowie, a panów prapraprawnukowie będą jeszcze mieli co kopać. Wystawę można oglądać w pałacyku w Muzeum Marii Konopnickiej. Wszystko zdarzyło się na osiedlu zwanym suwalskim Manhattanem przy ulicy Witosa. W nocy z 10 na 11 listopada dyżurny suwalskiej komendy został poinformowany o rozboju dokonanym na 24-letnim mężczyźnie. Wstępnie policjanci ustalili, że gdy pokrzywdzony szedł po papierosy, został zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy zaczęli go bić i kopać bez powodu. Gdy upadł na chodnik, sprawcy zabrali mu telefon komórkowy oraz pieniądze łącznej wartości 340 zł. Ponieważ zgłoszenie o napadzie nastąpiło szybko, szanse na zatrzymanie sprawców bardzo wzrosły. Przybyli na miejsce policjanci, dokonali penetracji terenu, w wyniku której zatrzymali dwóch nietrzeźwych sprawców rozboju. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji. Obu krewkim młodzieńcom grozi teraz kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.